Dzisiaj zabieram was i zabieram ciebie do miejsca z bogatą historią, bo budynek, który widzicie za mną, jest to karczma. Sam budynek ma w ogóle ponad 120 lat, to jest niesamowite. Odbyły się tu już dawno, co prawda, nawet nie sprawdzałem kiedy, bo to były jakieś pierwsze odcinki kuchennych rewolucji Magdy Gessler. Zobaczymy sobie dzisiaj, co tutaj można zjeść, czy można zjeść smacznie, czy można zjeść w rozsądnych pieniądzach. Wiecie, ja lubię chodzić śladami Magdy Gessler, a tematy i restauracje właśnie po kuchennych rewolucjach, te już takie bardziej zapomniane, te po prostu, w których rewolucje odbyły się bardzo dawno temu, są dla mnie również ciekawe, nie tylko łapiemy się tych świeżych tematów. Podobno jedna z takich najbardziej klimatycznych karczm w Zakopcu, że no poczujesz tutaj po prostu góralski klimat, że jest to coś tutaj, w tym miejscu. Nie wiem, co tu zjemy, zobaczymy, zapytamy, co zostało po Magdzie Gessler, co zostało po kuchennych rewolucjach. Myślę, że musimy też coś klasycznego spróbować, czyli coś, co lubimy, jakiś schab, ale powiem ci, że dla mnie takim daniem, które trzeba zjeść, będąc w górach, placek ziemniaczany z gulaszem. Uwielbiam. Najlepiej wołowym, ale no zobaczymy, co tutaj serwują. Zapraszam do obrochtówki. Dzień dobry. Proszę panowie, chwileczkę poczekać, bo jest wszystko zajęte. Czekamy sobie na takiej kozetce na stolik dla nas, bo jest dosyć obłożona ta karczma. Nie ma w zasadzie gdzie usiąść, więc jest full. W międzyczasie zapoznałem się trochę z menu. Z tego, co się orientuję, od Magdy Gessler, w zasadzie po Magdzie Gessler, zostało tutaj danie z jagnięciną. Oprócz tego jest tu fajna pozycja, jakiś taki kotlet, obrochtówka, ich taka specjalność, nazwijmy to. Właśnie chciałem zamówić schabowego, ale jak zobaczyłem tego kotleta obrochtówka, no to chyba darujemy sobie schabowego. Tam jest placek ziemniaczany, pod plackiem ziemniaczanym jest schab sous vide, jakby bez panierki po prostu. I coś tam jeszcze, jest to zalane jakimś sosem i chyba serem, no brzmi to obiecująco, brzmi to smacznie, brzmi to trochę ciężko. Wojka dzisiaj boli brzuch. W ogóle z nami to jest tak, że jak mi coś jest i mi przejdzie, to przychodzi na niego i na odwrót tak samo jest, jak jemu coś jest, to później mi to jest. Ale jak spojrzałem na ceny zup, to bez szoku, powiem ci. A few moments later. W międzyczasie przyszła do nas właścicielka, bo nadal czekamy na stolik i dostaliśmy, użyczyli nam księgę pamiątkową. Fajnie by było się do niej wpisać. Może się wpiszemy też, jak będzie dobre. Dobra, słuchajcie, chwilę to trwało, ale mamy w końcu swój stolik. Księga pamiątkowa księgą pamiątkową. Bardziej mnie, szczerze mówiąc, może jest to trochę ignoranckie, ale bardziej mnie interesuje menu i to, co możemy tutaj zjeść. Wojka boli brzuch, zamówimy mu, chyba jakiś rosołek ci weźmiemy, tak? Coś takiego. 50 lat tradycji. Karczma Obrochtówka została założona w 1971 roku w budynku, który w latach 1897-1898 zaprojektował, a następnie wybudował Jan Obrochta Bartuś. Dobra, no słuchaj, wypijesz sobie rosołek, jak ci się nie polepszy, to weźmiemy sobie te dania na wynos. No ja popróbuję, pogadam. Myślę, że i tak muślinka pocieknie i się złamie. No chyba, że jest aż tak źle. No wygląda mizernie, chłopaczy, na dzisiaj. Jest ciężko, nawet się nie chcę za specjalnie pokazywać, bo i wypieków dostałem po tych skuterkach. Mówiłem wam o tym kotlecie obrochtówka. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie lepiej byłoby zamówić zwykłego placka po zbójnicku, bo mam ogólnie plan jeszcze w Zakopcu parę takich placków zjeść, no po to, żeby oczywiście znaleźć ten najlepszy. Mam jeden taki swój ulubiony, ale no nie jadłem go z 2 lata prawdopodobnie, więc wiecie, mogło tam się coś pozmieniać, więc nie będę teraz jeszcze rzucał nazwy, nie będę mówił, gdzie to jest. Zapytam w ogóle, które dania są, ostały się po kuchennych rewolucjach, a placka wziąłbym chyba klasyczną wersję, no bo w tym kotlecie obrochtówka jest placek, żeby z tymi plackami wszędzie się nie zaplackować po prostu. A chcę zrobić takie porównanie grubsze placków tutaj, w tym mieście. No bo dla mnie to jest flagowe danie, jadę w góry placek, mogę jeść codziennie, uwielbiam po prostu i nigdzie indziej w sumie tego nie jem. Ty ostatnio jadłeś w jakimś barze mlecznym, na Lindleya byliśmy, ja sobie wziąłem leniwe chyba, jakiegoś mielonego. Dla mnie w ogóle placek jedzony nie w górach, nie ma tego czegoś już. Dzień dobry, możemy, tylko mam pytanko, czy coś się stało po rewolucjach? Jeszcze jakieś danie? Znaczy tak, wprowadziła nam Magda Gessler jagnięcinkę pod śniegiem, okay. Takie główne popisowe jedzenie i rekomendowała naszą kwaśnicę. A resztę generalnie wszystko nasze. Dobra, bierzemy pomidorową, bierzemy rosół, weźmiemy tą jagnięcinę, weźmiemy placka po zbójnicku jeszcze. To jest wieprzowy, wołowy gulasz? Wieprzowy gulasz. Okej. Okay. Dobra, to schabowy chyba. Schabowy. Na razie super. Chyba tyle. Mamy najpierw wszystko. Zupki, później wszystko naraz może wjechać. Kto tu w tej karcie widnieje, powiedz mi? A jest jakaś data tutaj taka? Może jakąś najstarszą byś znalazł? Tu jest, widzę, patrz, 1971. Tak, jest. To na tej samej stronie też. Zakopane, dnia 10 grudnia 1971. Przy okazji pobytu w Zakopanem w celu załatwienia spraw czasowych na rzecz załogi FSR
FSR Pionier. Serdeczne podziękowania za rzeczywiście miłą i przyjemną obsługę składa delegacja. Nieźle, z 70 roku podpisy te. Żebyśmy tego nie zalali zaraz pomidorowo. Trzeba odłożyć. Słuchajcie, jakiś ostatni podpis tutaj. Jesień 2019 jest ostatni podpis. Czyli słuchaj, jesteśmy prawdopodobnie ostatnimi po 2019, którzy dostali w ogóle do ręki to. Dostaliśmy to, bo wchodząc tutaj zapytaliśmy się, czy możemy po prostu nagrać. Z partyzanta czasem wchodzimy, no do kebabów zwłaszcza, ale tutaj no karczma pełna ludzi. Nie chcemy się z lampą na chama tutaj wbijać. Mimo, że tak by było oczywiście lepiej, no bo już wiedzą, że tutaj jest coś nagrywane. A jakiej w ogóle opinie to ma? Bo już chciałem, wiesz, gadać to, co zawsze gadam, że jakby dali nam coś lepszego niż normalnie, no to przecież rynek, ludzie to zweryfikują. Ten film prawdopodobnie obejrzy, jeśli dobrze pójdzie, milion osób, więc strzeliliby sobie w kolano, dając nam coś lepszego niż normalnie dają. 4,5 gwiazdki, 4700 opinii. Wiadomo, opinie to można kupić też często, więc mało miarodajne, ale... No ciekaw jestem. Czekamy na danie. Przyszły nasze zupki. Powiem wam, że pomidorowa wygląda no tak, jak powinna wyglądać idealna pomidorowa. Widać, że jest to zabielona zupka, czyli tak jak lubimy. Przypominam, że ogólnie tutaj w Zakopanem, w barze mlecznym tatrzańskim chyba? Regionalny bar mleczny zakopiański. Odwiedzimy go jeszcze, no bo tam jedliśmy pyszną zupę i to jest taka w sumie legenda kanału, nie? Ponad rok temu byliśmy tutaj, nagrywaliśmy bary mleczne w Zakopanem. No i tamte zupy, tamta zupa konkretna z tego baru. Uważamy ją naprawdę za przepyszną. Ostatnio w ogóle jakiś dziennikarz Super Expressu chyba, z tego co pamiętam, jakiejś takiej gazety, napisał artykuł, jak smakuje idealna zupa pomidorowa według książula, coś takiego. No kurczę, delikatny zawód poczułem. Spodziewałem się bardziej, ale dobra, poczekaj, bo już gadam, a jeszcze nie dotarłem tutaj do dna tej zupy. Są kawałki pomidorów tutaj. Makaronik to są takie mini muszelki. Ja uwielbiam w ogóle muszelki do zupy pomidorowej. U mnie zazwyczaj takie większe te muszle były. Tutaj są takie mini, ale też spoko. Ona po pierwszej, drugiej łyżce była dla mnie trochę za mało pomidorowa. Za delikatna wręcz. Ale ratują ją te kawałki pomidorów, które tutaj są. Kurde, no ja już do końca przyznam się, no z ręką na sercu, nie pamiętam, jak smakuje ta zupa w tym barze mlecznym. Czy ona była lepsza? No nie powiem, tego nie sięgnę aż tak. Do jakiegoś kebaba ci z pół roku temu sięgnę, nie? Głową, ale do tej zupy nie jestem w stanie, bo to były takie nasze w sumie pierwsze praktycznie wspólne nagrywki, więc to było dawno, dawno temu. Już przez nasze żołądki i głowy przewinęło się tyle jedzenia, restauracji, miejsc, barów, but z jedzeniem, że no to głowa mała, nie idzie zapamiętać. Jest dobra, jest bardzo mleczna, jest bardzo aksamitna, bardzo łagodna, aż mam wrażenie, że wręcz może za bardzo. Jest za mało wyrazista, o to mi chodzi. Makaronu jest tutaj dużo, nie mamy na co narzekać. Jest też zielenina, no pietrucha. Mi to pasuje, ja lubię pietruszkę do pomidorowej. Wiem, że niektórzy nie, ale mi pasuje jak najbardziej. Jest to bardzo dobra pomidorowa. Jedna, myślę, no tak wpisałaby się w takie top 10 ogólnie życiowych zup, nazwijmy to. Ale w jakieś top 3 nie. Cena też nie jest zła tutaj. Tutaj taka micha kosztuje 20 zł, co nie jest wcale złą ceną. Patrząc na to, że nawet teraz za rosół chyba płaciliśmy więcej w Karpaczu u ciebie na odcinku. 24. Dokładnie. No to tutaj rosołek 18, którym zaraz będziesz leczył swój schorowany żołądeczek. Jest bardzo dobra, dałbym jej takie, nie wiem, 8 na 10 powiedzmy, nie? W skali pomidorowych, ale jeszcze mogło być lepiej. Mogłoby być tych pomidorów więcej i tej esencji pomidorowej więcej. Więcej smaku po prostu bym tu chciał. No ale tak czy siak to jest taka pomidoróweczka, że jecie ją ze smakiem. Chyba nie jest na tyle super, żebym nie jest mola, nie będę o niej śnił, ale będę ją dobrze wspominał i jak jeszcze tu kiedyś wpadnę i będę chciał zjeść pomidorową, to wiem, że się nie zawiodę, ale wiem też, że jadłem lepsze po prostu. Dzień dobry widzowie, teraz tak oficjalnie. Przepraszam, w dzisiejszym odcinku będę siedział w czapce, ale byliśmy na skuterze i trochę zmarzłym. Wygląda dobrze i kompletnie bym go w żaden sposób nie przyprawiał. Jest odpowiednio przyprawiony i w samym rosole też są wyczuwalne mięsa, także mi to odpowiada. Wydaje mi się, że za 18 zł bardzo dobra pozycja. Fajnie, że jest pokrojona marchewka, no bo to dodaje dodatkowego smaku takiej słodyczy. Jest dosyć mocno zabielona, ale delikatnie czuję taki właśnie kwasek z pomidoru. Jest dobra, nie jest to taka typowa deserowa pomidorowa, ani taka nawet przesłodzona. Bardzo fajna, ale wydaje mi się, że właśnie w tym zakopiańskim barze mlecznym zjemy lepszą. No spróbuję tak na kołyszkę, zostawię ci go, ale żeby mieć jakieś rozeznanie, wiesz, czy na ten rosół tu warto wrócić. Uj. Kurde, czuję się jakby moja mama zrobiła rosół. Ona właśnie robi taki, tak jak powiedziałeś z tym doprawianiem, to nie jest jakiś super intensywny rosół, ale jest po prostu idealny. To jest taki rosół, że możesz go pić i on ci się nie nudzi. Uważam, że rosół rzeczywiście tutaj wygrał. Makaronu jest od groma, w ogóle pożywna porcja. I szczerze mówiąc, te ceny tutaj mnie trochę zaskoczyły, no bo wiecie, mamy knajpę. Nie dość, że kuchenne rewolucje to były. Nie dość, że budynek ma 120 lat. Nie dość, że jest to jedna, w ogóle chyba najstarsza restauracja w Zakopanem, z tego co czytałem. Obawiałem się, że będzie tu po prostu
prostu zwyczajnie mówiąc drogo. Przez to wszystko, nie? Przez te dyplomy tam, które wisiały na wejściu i tak dalej. No nie, 18 zł za rosół, 20 za pomidorową. Restauracje nawet tych piłkarzy wszystkich, w których byliśmy, wszędzie rosół kosztował więcej niż 18 zł. To pamiętam na pewno. Nie pamiętam dokładnych cen, ale pamiętam widełki. Koło chyba 24 mi się wydaje. 24, coś takiego. No to uważam, że super ogólnie. Oni na spokojnie, ja nie chcę tutaj nikomu nic proponować i nikogo podkręcać, ale na spokojnie mogliby te ceny podnieść o, nie wiem, 3-4 zł na tej zupie i ludzie by się raczej nie skrzywili, skoro, nie wiem, restauracja Lewandowskiego, która, no nie oszukujmy się, bardziej robi na mnie wrażenie coś takiego, że to ma 120 lat, że to były rewolucje, że to tyle lat w ogóle działa i tak dalej. Jest tu taki klimat, niż po prostu, że piłkarz otworzył sobie restaurację. Mi bardziej wyższa cena dania pasuje do takiego miejsca, nie do restauracji piłkarza. Aczkolwiek proszę nie zmieniać cen i się nie sugerować tym, co mówię. Jest naprawdę dobrze. Zaciekawiłeś mnie jednym tematem. Mówisz, że pani mama taki pyszny rosół robi? No tak. I Marta robi i w ogóle identyczny. We dwie tak naprawdę robią prawie takie same te rosoły, myślę. Może się wymieniły recepturami. Może. To wiesz, jedna i druga Marta, nie? To jest u mnie w ogóle hit. Rosołek jest pycha, pomidorowa też jest super. Prosto od tej mitycznej pomidorowej oczekujemy jeszcze czegoś więcej, bo jedliśmy parę razy lepsze, ale myślę, że 99,9% ludzi nie zawiedzie się taką pomidorową, będzie im bardzo smakowała. Zupki oceniam naprawdę dobrze. Ciekaw jestem placka, szkoda, że jest wieprzowy. Wolę wołowy gulasz do placka. Dobra, oddaję ci ten rosół, bo go zjem. Pycha. Przyszedł placun, w zasadzie chyba placki. Dwa prawdopodobnie. W tym moim ulubionym miejscu jest tak, że tam masz gulasz wołowy i w ogóle sos nie jest taki jak tutaj, tylko sos jest, człowieku, borowikowy tam. Więc to w ogóle jest troszeczkę co innego, no ale jesteś w stanie sobie wyobrazić pewnie, że te smaki tam są po prostu bardziej intensywne, nie? Wjeżdżam od razu. Tutaj są dwie szkoły. Jedni lubią rozmoknięte placki, skapceniałe byś powiedział, no ale tutaj się nie da. No musieliby ten cały sos podać obok. Ja nie mam tego problemu. Jeśli te placki są chrupiące w momencie wyłożenia je na talerz, to jak zjecie to w miarę szybko, to nie pozbędą się tej chrupkości, aż tak nie namokną. Wjeżdżam w to, w ogóle bardzo dużo sera żółtego na górze. Nie ma tu chyba śmietany żadnej. Trochę dziwne, ale dobra. Mega intensywny sos. Ostatnio jadłem bardzo słabego placka w tym. W miejscu w ogóle, które za pierwszym razem zrobiło na mnie mega wrażenie. Dębus mnie tam zaprowadził. To się nazywa Karczma Liworowy Staw. To raz tam jadłem placka 3 lata temu i mega mi smakował. Pojechałem tam, no dosłownie miesiąc temu, byłem z Martą w górach też. Zjadłem tego placka znowu i powiem ci, że... zawiódł po prostu, no. Mięsko delikatne, w ogóle mięsa jest tutaj od groma. Sosik jest mocno intensywny, jest lekko pomidorowy, ale bardziej to taki gulasz, lekko też paprykowy. Ogromna warstwa sera, która już się rozpuściła, tworząc taką fajną pierzynkę, posypana pietruszką. Wygląda to w ogóle bardzo apetycznie. Nie ma tutaj co świrować. Jest dużo również ogórka kiszonego, do którego przejdziemy zaraz. Fenomenalny jest ten placek. W ogóle mi nie przeszkadza, że to jest wieprzowina. Zastanawiam się naprawdę, czy nie użyć tutaj słowa magicznego. Słuchajcie, ja za tego placka daję mola. Naprawdę. Jest przepyszny. Sos, placek, ser, ogórek. Wszystko tu jest pyszne po prostu na tym talerzu. 44 zł trzeba tutaj wyłożyć na to danie. Naprawdę, można polecić, bo pycha. Spróbujesz? Nie zjesz? Walczę z bólem, stary. Aż tak? Kuję. Czy mam takie dziwne kucie i nie wiem, o co chodzi. Może to kolka. Biorę to na wynos, sam to zjem, jeśli ciebie nie przestanie boleć, bo jest po prostu super. Przed nami jagnięcina z kaszą perłową i ćwikłą i to jest właśnie jedno z tych dań, które ostało się po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Sosik taki, powiem wam, bardzo, bardzo rzadki. Taki lekki, po prostu mleczny. W karcie jest napisane, że to jest jagnięcina pod śniegiem. To jest jak ubita śmietana, tylko że bez cukru. A ja mam wrażenie, że w ogóle ta kasza jest ugotowana z jakimś bulionem czy czymś takim, bo ma taki rosołowy posmak ona. Jeśli chodzi o samo mięso, tak jak widzicie, ono się rwie. Nie trzeba nawet jakoś mocno tego kroić. No na tle tego placka na przykład i na tle tego schabowego, którego widzę, którego jeszcze wy nie widzieliście, to bym nazwał to takim daniem trochę dietetycznym. Jest to takie lekkie i bardzo delikatne. Ale to nie jest chyba to, po co ja bym tutaj przychodził. Jakby znając już smak tego placka i to, co się dzieje w ustach, jak go jecie, to tą eksplozję tego wszystkiego tam, tutaj jakby czegoś po prostu mi brakowało. Jeśli jesteście jakimiś super fanami jagnięciny,
Pewnie nie będziecie zawiedzeni. Ja za 74 zł wolałbym zjeść tutaj sobie placka, zupkę i pewnie jakieś, nie wiem, może piwko by się zmieściło małe w tej cenie. Okej, może ta ćwichła tutaj jeszcze nam coś polepszy. Jest to smaczne, jest to bardzo odświeżające, ale mam wrażenie, że nawet to danie nie potrzebuje aż takiego odświeżenia tutaj. Nie powala, powiem ci, to bardziej już mi jagnięcina w tej formie z grilla właśnie smakowała. No nie. Przed nami danie, na które zapewne czekaliście najbardziej. Schabowy, który jest olbrzymi. Trzeba to powiedzieć, jest po prostu ogromny, a do tego nie jest chudy, nie jest cieniutkim kotlecikiem. Pod nim kryje się, również okazała, porcja ziemniaków opiekanych, posypanych koperkiem. Oprócz tego mamy osobny talerzyk z kapustą zasmażaną. Takie coś kosztuje 42 zł. O proszę. Uważam, że 42 zł za tyle szamy w restauracji z historią, z renomą, już to mówiłem. Są miejsca, w których musicie zapłacić więcej za mniejsze porcje, bo jak to smakuje, to jeszcze tego nie wiem. Kapusznikow kwaśny, kąsający, taki jak lubię. Ja, dla mnie im bardziej kwaśna jest ta kapusta, tym jest lepiej. Dlatego też ta modra w odcinkach ze Śląska do końca nam nie pasowała, bo ona trochę takim winem, trochę jest taka słodkawa. Ona sama jakby nie wie, czym ona chce być trochę. Jest tutaj jakaś odrobina boczku, ale jest to nieznacząca ilość. Dla mnie to dobrze, no bo mięso mam tutaj. Wjeżdżam w schaba. Wychodzi na to, że za 6 dyszek masz tutaj rosół i takiego schaba. Wychodzisz stąd ocielony po prostu. Schabowy smażony na smalcu. Bardzo wyraziste znowu danie. Aż mam wrażenie, że minimalnie zasłony jest ten kotlet. No ale ziemniaczki to równoważą teraz. Ja jestem mega fanem kapusty zasmażanej, więc ona mi tutaj wchodzi najlepiej. Ale czy schabowy, czy te ziemniaczki... Tutaj nie ma do czego się przyczepić, naprawdę. Za tego schabowego dałbym, nie wiem, 8 na 10, 9 na 10 może nawet. Jest naprawdę bardzo smaczny. Moje serce w tej restauracji skradł zdecydowanie placek. Za placka daję tutaj Moala z pełną odpowiedzialnością. Chyba, że się coś spieprzy, no to nie miejcie do mnie pretensji. Ten mój dzisiejszy tutaj był przepyszny. Schabowy jest po prostu bardzo, bardzo dobry. Co, nic nie jesz? Nie, naprawdę. Może wymasować trzeba po prostu. O, jakbym zażył nospę i tak się odprężył, abyś mógł tam trochę takimi ruchami okrężnymi, to byłoby bardzo miło. Darujemy sobie deser dzisiaj. To, co zostało, pakujemy na wynos. Fajnie, że było dobre, że jakby wiesz, te 120 lat i tak dalej, że to nie jest taka po prostu bójda. Mamy 120 lat knajpę, przyjdźcie do nas, zjecie, że przyjdź raz i nigdy nie wróć, bo no są takie miejsca. Takich restauracji, które właśnie do tej ciągną na jakieś legendzie i wiesz, tutaj się bronią, naprawdę. Pytałem się pani, czy skoro dostaliśmy tą księgę, to czy możemy się do niej wpisać? Powiedziała, że tak i dała nam długopis. Za placka daje Moala. Reszta 8 na 10. No i tyle. Podpisik trzeba jakiś tutaj zapodać. Fajnie, zobacz, jeśli ta księga ma 50 lat, ktoś to za 50 lat weźmie. Dawno, dawno temu byli dwaj youtuberzy. Jednemu smakowało, drugi zaś był chory. Kawał historii jest w tej księdze. O, kryminalni albo... Tak, chyba kryminalni. To jest ta pani. Na placka możecie wpadać tutaj z pełną odpowiedzialnością. Fajnie, że za tą historią, za tą całą legendą coś idzie, a nie tylko właśnie ta cała legenda i historia. Myślę, w zasadzie myślę. Jestem pewien, że to jest miejsce, jedno z miejsc, do których będę chętnie wracał. Na pewno. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, bo tak jak widzicie, nadal większość tego nie robi, co statystyki mówią jasno. Siemaneczko, słuchajcie, miałem wkleić tutaj ten klasyczny screen statystyk, że tam ponad połowa nie subskrybuje. Ale z tego co widzę, właśnie osiągnęliśmy ten poziom. 50% subskrybuje, 50% nie subskrybuje, także koniec mojej gadki o tym w każdym filmie. Dziękuję bardzo. No chyba, że się tam, wiecie, coś zmieni, nie? Pa.